zaufania. Ze względu na to, że jest brak zaufania do medycyny, brak zaufania do autorytetów. I nawet od tego tematu, który był bliski początku naszej rozmowy, kiedy mówiliśmy o tym DSM-5 i o tej żałobie, prawda? I o tym, że po 2 tygodniach już należy brać środki antydepresyjne i że za tym stoją wielkie koncerny farmaceutyczne. I ja tak powiedziałam, szczepiłam się, znaczy ja nie to... żałuję tego i też powiedziałem, że pan z taką pewnością powiedział, że są rzeczy sprawdzone i przebadane. Historia medycyny zna takie przypadki, jak chociażby, to chyba było w latach 70. Chyba w Niemczech, jakiś środek antykoncepcyjny, które kobiety brały, potem przestawały brać. Nie antykoncepcyjne, tylko taki właśnie, który brały. To był chyba środek przeciwbólowy skądinąd. I te dzieci, które z takimi kończynami się, takimi skrzydełkami zamiast rąk się rodziły, czyli tutaj... dłonie sami wyrastały. Czyli też ja rozumiem, że przestajemy wierzyć to, że medycyna jest wolna od wpływu przemysłu farmaceutycznego, który na tym zarabia.